Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, drodzy rodzice i drodzy goście, na czele z czcigodnymi księżmi, moim księdzem profesorem Stanisławem i ojcem z naszego klasztoru reformatów, ojców reformatów, pracującym we Włocławku. Już 5 lat zdążyłem zapamiętać. Drogie dzieci, w tym tak ważnym, pięknym, wyjątkowo pięknym dniu waszego życia, gdy zaświeciło słońce, które już od kilku dni chowało się za chmurami, dziś dla was zaświeciło słońce. Jezus mówi nam o bardzo ważnej wartości. Ciekaw jestem, czyście słuchając Ewangelii wychwyciły to jedno ważne słowo, niosące z sobą bardzo ważną wartość w naszym życiu. Jezus mówi, że On przygotowuje dla nas coś i nas tam zabierze. O czym Jezus mówi? Proszę? O niebie. O niebie. I w tym niebie jest kto? Kto jest w tym niebie? Proszę bardzo. Bóg. A ten Bóg kim jest dla nas? Ojcem. Otóż Jezus mówi o Ojcu, o niebie. I jakiego słowa używa Jezus, myśląc o niebie? Jakiego słowa używa? No proszę, spróbuj powiedzieć. Drodze? No, droga to będzie później do nieba, do tej wartości. Jakiego to słowa używa Jezus? Dobrze. Niebiosa? No, niebo, niebiosa i jeszcze jedno słowo. On nas tam weźmie, proszę. O właśnie, dom. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Drogie dzieci, a gdzie wy spotykacie się z domem, z taką wartością, jaką jest dom? O. Proszę bardzo. Co to z tym domem? Proszę. Kościół. No, dom jest kościół, ale wcześniej jeszcze gdzie? No. W szkole. W szkole? A przede wszystkim? Przede wszystkim dom. To jest wasze. Wasze. Proszę. Mieszkanie. Mieszkanie. Czyli z domem spotykamy się raz na rok? Rzadziej, częściej? Codziennie. Właśnie, codziennie. Z domem spotykamy się codziennie. W tym domu żyjemy. Po co jest nam potrzebny dom? Żeby nie mieszkać na ulicy. No właśnie, żeby nie być bezdomnym. Ludzie bezdomni to bardzo smutni ludzie. Dlaczego? Bo brakuje im rodziny. Rodziny, o właśnie. I tutaj dochodzimy do tego ważnego stwierdzenia, że dom to nie tylko 4 ściany, okna, drzwi, ale dom to przede wszystkim kto? Rodzina. Rodzina. Nasi bliscy, tatuś, mamusia, może babcia, dziadziu, brat, siostra. To jest dom. Jeżeli by nie było tych osób drogich, kochających, kochanych, to dom byłby
dzisiaj, w tym tak pięknym, ważnym dniu, Jezus mówi nam o wartości domu. Jakże więc On bardzo nas kocha, skoro przygotowuje dla nas dom, tam w niebie, dom, w którym będziemy spotykać się, trwać w miłości Bożej. I On przyjdzie po nas i weźmie nas, abyśmy byli tam, gdzie On jest. Zatem, drodzy rodzice, wy tworzycie dom. Dom, którego potrzebują wasze dzieci. Nie potrzebują luksusów w tym domu, ale potrzebują miłości, potrzebują waszych serc. Nie tyle kochających dzieci, co kochających siebie. Rodzice drodzy, wy najpierw musicie, używam słowa, obdarzać miłością siebie, żona, męża, mąż, żonę, bo tylko wtedy zbudujecie prawdziwy dom i tylko wtedy dacie dom poczucie bezpieczeństwa waszym dzieciom i w takim domu wasze dzieci będą rosły na ludzi wielkich, mądrych, dobrych, szlachetnych. Dzisiaj te niewinne dzieci wołają o to, by wasze domy były domami miłości wzajemnej, wzajemnego szacunku, życzliwości, jedności. Dzisiaj słyszymy o rozwodach po 20 latach nawet wspólnego życia. Dopiero kilka dni temu rozmawiałem z młodym człowiekiem, który gdy był w czasie lat gimnazjalnych, rozwodzili się jego rodzice i jego życie się załamało. Zniszczyli swojemu synowi życie ci rodzice. A przecież chcecie dobra tych dzieci i dlatego trzeba budować dom na skalę, żeby nie odrzucić kamienia węgielnego, którym jest Jezus. Jak słyszeliśmy dzisiaj w drugim czytaniu, trzeba budować dom na skalę. Życzę wam, drogie dzieci, żebyście miały taki dom, w którym będziecie mogły wzrastać, odpoczywać, rozwijać się i czuć się bezpieczne. I oto z głębi serca się modlę dla was. Ale drogie dzieci, Pan Jezus mówi o domu niebieskim, a my w codziennym, jak się wam wydaje, jaki mebel w domu jest może najważniejszy, dodam od razu poza łóżkiem. Mebel w domu, który jest ważny. No proszę. Krzyż. Krzyż jest bardzo ważny. Znak właśnie Jezusa. Ale krzyż wisi na ścianie i jest ważnym przedmiotem, znakiem religijnym, znakiem naszej wiary, ale chodzi mi o coś jeszcze innego, co jest bardzo ważne w naszym domu. Fundament. Fundament. Właśnie fundament. Bez fundamentu dom się zawali, ale już dom stoi, ma fundament i coś w nim jest bardzo takiego istotnego, no powiem. Oczywiście, brawo. Stół. Potrzebny jest stół w naszym domu. Tak. A po co on jest nam potrzebny, ten stół? Co my z tym stołem robimy? Musimy go omijać?
dzisiaj jesteście tu w kościele, bo oprócz tego chleba codziennego jest nam jeszcze potrzebny jaki chleb? Proszę. Ciało Jezusa. Właśnie, ten chleb, którym jest Jezus, On nam daje samego siebie w Eucharystii. On nam daje swoje ciało i krew na pożywienie. Właśnie po to, abyśmy doszli do domu Ojca, byśmy w drodze nie ustali. I dlatego ten piękny dzień, w którym przyjmiecie po raz pierwszy ciało Pańskie, posilicie się, byście byli silni, byście potrafili pokonywać różne przeszkody. Więc otwartym sercem przyjmujecie dzisiaj Jezusa. Tyle dni przygotowań, aby dostąpić tej łaski przyjęcia Jezusa w Komunii Świętej. I znów apel do rodziców. Drodzy rodzice, wasze dzieci potrzebują chleba powszedniego, ale też potrzebują tego chleba niebieskiego, tego daru Jezusa. Nie zabraniajcie im przychodzić do Jezusa. Więcej, pomóżcie im. Dajcie im dobry przykład. Przyjdźcie razem z dzieckiem do Komunii Świętej. Jakie to bolesne, gdy czasem widzę, choćby w białym tygodniu, dzieci przystępują do komunii, a rodzice czekają na zewnątrz, kiedy dziecko wyjdzie z kościoła. To takie bardzo przykre. Jak ty to dziecko wychowasz? Jak ty go nauczysz szacunku do tego chleba, którym jest Jezus? Jak ty go przekonasz do tego, aby czerpał z tego chleba i był silny duchowo, i nie zagubił się w tym świecie, jeżeli ty sam jesteś zagubiony i nie wiesz, gdzie pójść, co zrobić, żeby odzyskać siłę wiary, piękno wiary. Więc, drodzy bracia i siostry, pozwólcie dzieciom przychodzić do Jezusa. Pomóżcie im, nauczcie ich tego, dajcie im przykład. Wczoraj była tak piękna, wielka, uroczysto święto na całym świecie. Może ktoś z was, drogie dzieci, wie, że byliście zajęte przygotowaniami do tego dnia, ale może niektórzy z was wiedzą, co to było za święto. Wiesz, że każdy musi pójść do komunii. Właśnie, przygotowujecie się, ale oprócz tego naszego święta tutaj było jeszcze na całym świecie święto. Papież ogłosił kwiaty tej Franciszka świętymi. No właśnie. A te dzieci to z czym były związane? Co one przeżyły? Jakie to właśnie święto? No proszę, tu damy jeszcze głos dziewczynom. Proszę bardzo. Po stulecie objawień fatimskich. Właśnie. Stulecie objawień fatimskich. Matka Boża przyszła na ziemię, by się upomnieć o prawo Jezusa do ludzkich serc i by przestrzec ludzi przed niedostaniem się do domu Ojca. Poprzez małe dzieci wezwała ludzi do nawrócenia, do opamiętania, do przemiany swego myślenia i życia. I akurat dzisiaj wasze święto wpisuje się w to stulecie objawień fatimskich. Matka Boża sprawiła, że te dzieci przeniknięte zostały światłem Bożym. Ich dusze, tak to opisały, że czuły w sobie światło. Niech ta Matka Boża sprawia,
dzisiaj wasze serca i dusze zostaną przeniknięte tym światłem Bożym i niech pomoże wam wytrwać na tej drodze, może nie najłatwiejszej, ale najpiękniejszej. Niech pomoże wam wytrwać na tej drodze, którą jest Jezus. On jest drogą, prawdą i życiem i do Ojca nas prowadzi. Więc otwieramy serca na Niego. Niech nas wszystkich, bracia i siostry, drogie dzieci, do Ojca prowadzi. Pozwólmy się prowadzić.